Cześć, z tej strony Febry, witam was ponownie w grze SimCity. No i to już jest ostatni odcinek z tego regionu, z tej mapki tutaj, na którym się obecnie znajdujemy. Widzę, że dosyć dużo ludzi no tutaj się wybudowało, ale to są ci, co byli sobie ostatnio i tutaj nic chyba się nie szczególnie rozwijają, tak czy inaczej. Znaczy nie rozwijają swojego miasta. Aha, miałem recykling postawić, to już wiem w 100%, przyspieszamy oczywiście sobie czas. Chyba miałem zrobić porządek z wodą, tak, bo tutaj woda już powoli się kończy, ale to jeszcze trochę. Wodę później. Aha, i tutaj postawiłem ten port handlowy zarąbisty. Okej, ciężarówek mamy 5, jak na razie to wystarczy. No i węgiel oczywiście. Idzie. Aha, tutaj już mogę uznać całkowicie, nie mamy w ogóle węgla. Mogę to, ten skład usunąć i tutaj ustawić, znaczy pozwolić się budynkom. Budować. No, mam masę kasy, więc mogę spokojnie ten recykling gdzieś tutaj postawić. Na przykład tutaj. Dobra, i teraz tak. What the hell, kurde, bo ta droga tutaj skręca. Jasne, więc zapomniałem o tym. Oh, come on. No i tyle kasy na marne. Dobra, wybuduję jeszcze raz, tylko że tym razem z tej strony. O, tylko jak znowu będzie coś nie tak, się wkurzę. Come on! Przestańcie marudzić, narzekać. Stopu. Dwa razy stop. Come on. To chociaż ciężarówki, one chyba nie są drogie. 3000. I tych tutaj by mu się przydało. Tam nie, dobra, tutaj poustawiam kilka, w sumie może być też tutaj kilka. No i już kasy nie mam. Dobra, i tutaj damy z powrotem tak, a tu chyba postawię, a nie, tu się nie zmieści, cholera. Chciałem tu postawić ten skład handlowy na te wszystkie rzeczy, ale tutaj on się nie zmieści. Zmieściłby się za to tutaj. Z tym, że... No. Może w ten sposób? Chcę zaoszczędzić troszeczkę miejsca. Zresztą po co mi tutaj skład handlowy? Goddammit, przecież ja mogę tutaj postawić, tak? Tylko że aż 3 będę musiał postawić, a tego aż tak dużo się nie sprzedaje. No ale trudno. Ile za to płacę za godzinę? 150 zł. No trochę jest, no ale co poradzić. Dobra, stop metal i jeszcze plastik gdzieś powinien być. A dlaczego jeszcze plastiku nie mogę postawić? Skład plastiku. Come on. Jakieś działy mam postawić, kurde. Bez jaj. No to chyba na plastik będę musiał niestety postawić. No zobaczymy jak to ruszy. Może jak to ruszy, to będę mógł nagle postawić, ale wątpię. Chyba po prostu te działy są poustawiane przez moich sąsiadów i no i dzięki temu ja mogę po prostu te co mam teraz postawione składy postawić właśnie. Wszystko idzie ładnie. A, to już pracuje, tylko że jest brak materiałów, spoko. No nie, no niestety tego plastiku nie mogę tutaj postawić. Dobra, to wiecie co, jak w sumie... I tak muszę postawić dziś skład handlowy, to po co mam stawiać tutaj te aż takie duże składy, które i tak będą zbędne, już trudno. Szkoda mi trochę płacić tyle kasy, aż... Postawmy tutaj i tyle. Plastik, plastik, plastik. Ciach.
Ten tutaj wywalamy, żeby nie wadził. Stop i metal. I to generalnie byłoby na tyle. Nie jest mi potrzebne więcej stawiać, bo mówię to. Eksportuj, eksportuj, eksportuj. Trochę małe ceny mam dzisiaj. No ale co poradzić. No i całe 50 tysięcy węgla ton właśnie sobie odpływa i za to dostałem 27 tysięcy złotych. Cena węgla musi być w takim razie bardzo niska dzisiaj. No nie, w sumie nie jest aż taka bardzo niska, bo 5 tysięcy. Fajnie, gdybym za to zadanie coś dostał, nie? Ale no, no niestety. Te ciężarówki, które są, w sumie nie muszę dostawiać aż tej maksymalnej ilości, bo one i tak będą bez problemu się tutaj wyrabiać. Natomiast jeżeli chodzi o inne miasta, to ja sobie będę tutaj, czekajcie, to jest ciężarówka do surowców wtórnych, śmieciarka, nie, to oczywiście będę 6 wysyłać, bo on ma dosyć duże miasto, a ja mam, no już nie takie duże. Dobra. No i teraz będziemy mieć tego, podejrzewam, więcej. Powinniśmy mieć przynajmniej. Mamy 2678. Okej. Przejść do regionu. Dobra. Powinno być gites. Tylko jeszcze te ciężarówki sobie dostawię może. Żeby był max. Tutaj i tak jest skład handlowy, więc tu się nic nie wybuduje, więc mogę spokojnie te ciężarówki postawić. Okej, wszystko jest okej. Czy tu ze strefami nic się nie dzieje? Głupiego? Tak jak ostatnio? Raczej nie. Pach. Pach. Dobra, ja generalnie tutaj mógłbym sobie coś postawić, ale tak naprawdę to nie jest nic potrzebne. Oświaty, to wszystko tutaj jest poustawiane przez innych graczy. Dział bezpieczeństwa, turystyki, to wszystko jest. Jak widzicie, bezpieczeństwa jest. No a turystyka tam. Gdzieś tam. Także na tym mogę sobie tak naprawdę zaoszczędzić. A więc może teraz przyinwestujemy w nasze tereny gruntów, bo no nie są ciekawe. To oczywiście widać. Może po tej stronie? Tutaj tam i tak się nie wybudują, kurczę. Tutaj jest masakra. Zostawmy tu. Na razie te większe stawiam, za chwilę będę uzupełniał mniejszymi. Okej, tu już nam jakaś taka strefa bardziej zamożna się utworzyła. Tutaj gdzieś może postawię. Zarąbiście. No i chyba teraz małymi mi zostało uzupełniać tymi. Z tym, że już bardzo dużo pieniędzy wydaję aktualnie na te. Czekajcie, tylko jeszcze zobaczę. Oh, come on. No właśnie. Sklepy potrzebują bardziej zamożniejszej strefy, bo jak widzicie, same domy zwykłe są w strefie bardziej zamożnej, a sklepy nie. To oczywiście źle, bo ci ludzie nie będą mieli gdzie zrobić zakupów, więc tu, gdzie jest strefa sklepów, czyli komercyjna, muszę tutaj też właśnie podostawiać te parki. Tu jeszcze na środku jest strefa komercyjna, ale tutaj to niestety nie da się zrobić raczej tej większej, lepszej strefy. Dobra, no myślę, że tutaj wystarczy. Tutaj kilka sklepów się teraz rozbuduje. Ewentualnie mogę jeszcze, jak tak bardzo chcą, na przykład
tu postawić, nie? Dobra. Powinny wystarczyć jak na razie. Niech oni się porozbudowują. Bo trochę tych budynków się buduje. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj. No i tam te kilka sklepów, tak? Jak widzicie, od razu no, ilość mieszkańców spada. Dramatycznie. Ale mimo wszystko zapotrzebowanie na wodę jakoś szczególnie nie spadło. Ścieki troszeczkę spadły. Nawet bym powiedział, że dużo spadły. Ale prądu niewiele, niewiele mniej wcale biorą. Dobra, czy tutaj już coś sprzedałem? Coś poszło? Jeżeli chodzi o te surowce? Nie, w ogóle. Olej surowy, no tak, kupuję przecież. No, tu zaraz będą mieli... O, widzicie? 300 prawie. Dzięki temu, że wysyłam te moje ciężarówki do innego miasta. Czy mogę je wysłać gdzieś dalej? Mógłbym. Mógłbym, kurczę, słuchajcie. Tylko, że one będą no, długo jechać. Patrzcie, że tam gdzieś stoi, nie? Strasznie daleko. Więc one tak będą przywozić niby, a tak naprawdę... Zresztą, to i tak jest ostatni odcinek. Więc nie ma tu się też co jakby z tym bawić. Okej. No to w tym momencie śmieciarki oczywiście nie mają zbyt dużo roboty, ja więc usuwam kilka tych, bo no niepotrzebne jest aż tyle w tym momencie. Tych śmieciarek, bo większość no właśnie utylizuje te śmieci, więc znaczy recykluje, więc będzie mniej tych zwykłych śmieci. Dobra, mamy 12 minut. Wody w dalszym ciągu powoli brakuje, ale jeszcze nie jest jakaś tragedia. 10 tysięcy osób dziennie. Czas oczekiwania 60 minut? Na pociąg nigdy nie był taki czas oczekiwania, no ale widocznie coś się zmieniło. Tramwaje co 51 minut. Katastrofa, naprawdę. Trasa jest owszem długa, ale... No ale bez przesady. Drugiej zajezdni na pewno nie postawię, a korzysta z tego 15 tysięcy osób, czyli bardzo dużo. Aktualnie prawie połowa. Prawie. Okej. Samoloty. To jest kurde, słuchajcie. Świetna sprawa. W sumie mam pełno miejsca, gdzie mógłbym to ustawić, ale oczywiście nie chcę tego robić, bo to zajmuje masę miejsca i jest potrzebne w momencie tylko i wyłącznie, gdy... Gdy mamy... no dosyć zakorkowane miasto i wtedy potrzebujemy na przykład straży pożarnej jako helikopter, czy też policji, czy też do szpitala potrzebujemy helikoptera. Ja tutaj takich rzeczy nie potrzebuję. Czy ja mam gdzieś ten zwykły posterunek? Chyba tak. Ten zwykły, mały posterunek, tylko gdzie on jest? Tutaj. Spokojnie. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jak z tym węglem w ogóle wygląda wydobycie? Pełną parą, kurde. Powiem szczerze, że gdyby nie i tak nie ten węgiel, to
miałbym tutaj zarobek, bo zobaczcie, że już zarabiam prawie 8 tysięcy na godzinę, pomimo tego, że ustawiłem tyle parków. No. Tak by to wyglądało. O, wody jest więcej. Może ktoś kupuje ode mnie czy coś, może dlatego. Dobra, zobaczmy, ile jest tego recyklingu. 4000 prawie. Czyli się jak najbardziej zwiększyła ta ilość. No a te moje ciężarówki gdzieś tam stoją w tych korkach, cholera. I no, to niestety tak wygląda, że tutaj ode mnie te ciężarówki zbierają, ale tam niestety nie. Nie działa to tak fajnie i szybko, jakbym sobie tego życzył. Ale coś tu miałem chyba jeszcze zrobić, słuchajcie. Parki, recykling, to już zrobiłem. Wartości grantów nie są jakieś szczególnie niskie. Kultura. No co... No, stadion mógłbym postawić. Stadion bardzo dobra rzecz. Nawet blisko centrum mógłbym tutaj postawić, znaczy blisko pociągu, nie? Żeby był dobry dojazd. Tu? Albo tu? A nawet tu, gdzie węgiel jest wydobywany. Ale tutaj są akurat te strefy lepsze. Ja bym to na przykład postawił tutaj na maksa z prawej strony. A czemu by nie? Słuchajcie. Mam tyle kasy. To sobie postawimy. I tutaj ewentualnie też połączymy sobie drogę. Super. Dojazd tak naprawdę jest, bo jest tramwaj, jest przystanek tutaj, jest tutaj, więc ludzie będą mieli jak najbardziej dobry dojazd, bo o to zawsze się czepiają. No i zaplanujmy imprezę, najdroższą, co tam będziemy się pierniczyć. Tylko że oczywiście ta najdroższa jest dla średnio zamożnych i zamożnych, a więc fajnie było jeszcze podnieść tutaj gdzieniegdzie wartości tych gruntów. A dajmy tutaj ten park jeden. To tak trzeba z głową, żeby też nie zabrać za dużo tych domów, żeby one nie musiały się poburzyć czy coś, nie? Może tutaj. Ten za dużo park nie dał, no ale co poradzić. Ten też za dużo nie dał. Okej. No, ten bardzo dużo dał. Pach. Tutaj średnio. Tu jeszcze gdzie są sklepy, może. Albo nie. Dobra. Tu jest cholera dużo budynków, a... Come on, dobra, postawmy tutaj, wow, teraz dało nieźle. Dobra, oni się wszyscy poprzebudowują w tym czasie i będziemy, no, zarabiać, podejrzewam, że tyle samo, tylko że, no, jak widzicie, ludność nam bardzo spadła i mogą się zaraz szczepiać, że będą niedobory pracowników, czy coś takiego. Ale na to już niestety nic nie poradzę. Ta impreza odbędzie się chyba dopiero, no, w przyszłym dniu. Woda, ścieki, prąd. W tym momencie już chyba powinno być lepiej, jeżeli chodzi o... No, aczkolwiek nie jest jakoś tragicznie. A nie to. Węgiel. O, wreszcie coś tutaj się dzieje. Gdy
generalnie cały czas węgiel, stop metal, plastik gdzieś tam poszedł po jednym razie. No jakieś tam pieniądze z tego idą. Zawsze to się bardzo opłaca stawiać. Mamy, no, 4000 zbieramy z tego wszystkiego. Okej, czyli maksymalna ilość. Wczoraj uczyło się 43, chyba z piny urządzacie. Ile zabrał węgla? Mało. Dobra, te budynki się już pobudowały? No nie wszystkie, jeszcze tu. Dwa. Tu trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Wbrew pozorom, nawet 8 budynków może bardzo dużo zwiększyć mi dochody. Już mam 4500, 4700. Czy ludzie nie protestują, czy coś? Za dużo przestępstw, no come on! Przecież, kurde, policja tutaj dobrze działa. Przestępców jest mało. Bynajmniej w samych celach, ale na wolności to już nie wiadomo. Zburzmy jedne te cele, żeby nie było, bo po co aż tyle? I dajmy więcej policji. W zamian za to. No jeszcze jest wcześnie, ale jak będzie chyba 8 godzina, to zaczną ludzie kupować bilety. Przygotowania impreza o 20. Spoko. No, come on, 8 rano. Proszę bardzo. Nic się nie dzieje wciąż. Co oznacza, że... no, oczywiście niedobrze. Może 9 otwierają? Niedobrze, niedobrze. Nikt się nie kwapi, kurde, do kupowania. A wątpię, żeby od 10 to aż było otwarte. No, ale teoretycznie do wieczora jest jeszcze daleka droga. Koncert rockowy. Gdzieś tutaj właśnie było to. O, zaczynają kupować. Czyli od 11 być może jest otwarte. No i już tutaj się oczywiście potrzebny sklep dla zamożnych. Mhm, czyli ten najbardziej takie, nie? Okej. Okej. Postawmy może tutaj gdzieś. Chulipciano. No tak, tutaj z tymi sklepami, tutaj będzie, kurde. No dobra, tutaj macie bardzo dużo teraz sklepów. Tutaj. No i tutaj może się kilka wybuduje, no ale tu na środku by się przydało też zwiększyć tutaj wartość gruntów. No co, jeden sklep zahaczyłem, kurde, come on. Co to jest jeden sklep? No ale inaczej tutaj się, no niestety, tego zrobić nie da. Mógłbym jeszcze ewentualnie tutaj postawić, no ale to, kurde, domy się zrobią na bardziej zamożne, a nie sklepy. Niestety, jak są sklepy na obrzeżach, to jest ciężko tam zrobić te bardziej zamożną. Okej, już zarobiliśmy na tej imprezie, to jest pewne, więc o tyle dobrze. Nisko zamożni i średnio zamożni kupują, a to ciekawe, bo... Bo z tego co wiem, ta impreza chyba była dla wysoko też zamożnych, a może i nie, może mi się coś pomyliło. Co jest, kurde? Potrzebne sklepy dla... Come on, już dałem wam tyle sklepów, naprawdę. Zanim one się wybudują, to też troszeczkę potrwa, więc poczekajcie. Ten stadion jest w ogóle zarąbisty. Pro stadium, kurde, tylko że to jest tak mega duże, że ja bym tego nie miał naprawdę gdzie postawić.
Nigdzie nie mam na to miejsca, nigdzie. Ale generalnie zarąbiste jest to. Ale dla mniejszych miast zawsze polecam właśnie to centrum wystawnicze stawiać. Jest bardzo przydatne i daje potężny zastrzyk gotówki w każdym mieście. W każdym mieście naprawdę. Widzicie, mam 15 tysięcy ludności. I coś tutaj zarobię, prawda? No gdybym miał więcej ludzi, no to na pewno zarobię maksymalną ilość, ale że mam tyle ludzi, ile mam, no to niestety. Nie każdy ma ochotę iść, prawda? Ale... Aha, czyli no... Tyle ludzi było i niestety tylko tyle zarobiliśmy. 14 tysięcy simuleonów, lekko ponad. Czekajcie, o tutaj pisze, chyba. Przyciąga niezamożnych mieszkańców oraz turystów. Niezamożnych i średnio zamożnych mieszkańców oraz turystów. Niezamożnych i średnio zamożnych mieszkańców oraz turystów. A zrobimy to, o ile w ogóle zdążę jeszcze to. Tą imprezę uruchomić, ponieważ mamy już 26 minut, słuchajcie. Niedobór pracowników i to jest właśnie problem, z którym może się borykać każdy, kto sobie tak właśnie rozbuduje miasto, czyli poustawia te cholerne parki. Nie wiem, dlaczego po zwiększeniu właśnie tej zamożności jest tak mało ludzi. Budują się w końcu cholera wieżowce, więc teoretycznie powinno być tam więcej ludzi, prawda? No ale... Jest jak jest. Najlepiej zostawić sobie średnio zamożnych bądź nisko zamożnych, bo wtedy oni budują takie duże budynki. Z tych budynków tam no, naprawdę jest dużo, dużo ludności. Ja kiedyś pamiętam... Lata temu, kurczę... miałem potężne miasto, w którym było ponad 300 tysięcy ludności. I pamiętam, że miałem problemy z ściekami. No i problemem rozwiązaniem takiego problemu było to oczywiście postawienie kilka parków, tak? Żeby zwiększyć wartość gruntów. Ja tego nie wiedziałem wtedy. No a dzisiaj już wiem. Najlepiej zrobić pół miasta zarobiście zamożnego, pół miasta niezamożnego i tyle. I wtedy miasto powinno funkcjonować dobrze, ale nie jestem pewien, czy byłoby to naprawdę dobre. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ja nie będę przedłużał, mam 28 minut, nie będziemy już czekać, aż ta kolejna impreza tutaj się odpali, bo i tak pewnie znowu na niej zarobił jakieś grosze marne. Gdzie jest ta impreza? Impreza 30 tysięcy, impreza 59 tysięcy. No ale no po odjęciu tych 30 tysięcy zostaje niewiele. Tak jest, zaczynają się problemy oczywiście z niedoborami pracowników. Musiałbym usunąć tak naprawdę teraz kilka parków, żeby to... Żeby to opanować. Także słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za obejrzenie go. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się.